Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę później, ponieważ nagrywam to późno, jest 16:20, więc nie ukrywam, że ten film na pewno będzie późno. Ale co, dzisiaj oczywiście będzie obiecana paczka z kartą Hero World Cup. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadło. Jeśli wam coś fajnego wypadło, dajcie znać w komentarzu oczywiście. I co, zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, film są codziennie, to jest Delvin. Że proszę państwa, nie ma co przedłużać, bo już i tak wystarczająco przedłużyłem dzisiejszy odcinek, także taki przepalamy składzik, same fodery, Dirk Kaut, Verratti, Müller, tego typu rzeczy, no wiadomo, karty jak karty, nic szczególnego. Także bez żadnej ruletki, po prostu patrzymy z miejsca, co trafiamy. Nie ukrywam, najlepiej gdyby siadł Marquise lub Touré. Wiem, że dużo wymagam, ale naprawdę tak by siadło do składu, że no zobaczmy, pewnie skończy się na jakimś Meksyku czy coś. Nie wiem, zobaczmy. Po prostu zobaczmy, stresujemy oczywiście tę kartę. Chyba, że to będzie Campos, to wtedy nie stresujemy. Nie, kurwa. Testujmy go. Co by nie mówić, staty ma fajne. Problem jest taki, że ma on 1,70 m wzrostu, więc... no cóż, drugi Campos trafiony, także wszystko wróciło do normy. Dobra, słuchajcie, otwórzmy sobie też od razu paczkę z żetonem World Cup, ponieważ jest paczka za FIFA Points do kupienia, więc otwórzmy sobie tak, karty są niewymienne, więc bez znaczenia. Także jest to paczka ta. Fenomeny piłkarskie FIFA. Ma jeden zawodnik 83+, także zobaczmy. Oczywiście najbardziej mi zależy na tym tokenie. Także to jest najważniejsze. Mamy walkout, proszę państwa. Wymienny walkout z Niemiec i to będzie Goretzka 87. Także bardzo fajnie. Padł też przy okazji foderek elegancko. Bardzo miło. Także jest Goretzka, jest też Thomas i dużo pików. No, także słuchajcie, jeszcze mam tutaj pika, jeden z trzech ikon FIFA World Cup, więc może jakiś Nazari, jakiś Cruyff, jakiś Garincha. Witam serdecznie, bardzo fajna karta. Może się przydać do Champions jak najbardziej. No dobra, to możliwe, że jutro otworzę tę paczkę największą, bo mówiliście, że nie będzie to nic złego, jak to otworzę. Chodzi oczywiście o paczkę tą. Tę. Za 200 tysięcy monet lub 2000 FIFA Pointsów. Otworzyłem oczywiście FIFA Pointsy, no bo monet, no głupio marnować monety na taką paczkę, skoro jest wszystko niewymienne, więc byłoby to głupie. Testujmy tego Camposa, no będzie to głupie, bo zagram Division Rivals z tym Camposem, a ja wiem, że bramkarz mający 1,70 m wzrostu, to się może skończyć źle generalnie, no ale jak już trafiliśmy, no to spróbujmy, no co nam szkodzi. Generalnie ułożyłem nowy składzik, znaczy nowy, no powiedzmy, że taki w miarę nowy. Tak wygląda aktualnie ten skład. Na SP będzie grał Costi z Valverde. Oczywiście na taku Alovay Run z Kenem i na skrzydłach Chiesa z Rodrigo. Także fajnie ten składzik wygląda. Testujmy tego potwora. Dobra, moi drodzy, jaki ten Campos jest niski w porównaniu do Costicia. Nie, no przecież to będzie... Dajmy mu szansę, okej? Okay? Jest to dosyć duże wyzwanie. Jest to Division Rivals. Mam podwójny streak. Muszę mieć winy. Także będzie... O Boże. O kurwa. O Jezu. No nie, no co to jest? Ja wierzę, powiem tak, ja wierzę, nie? Ale wydaje mi się, że Courtois będzie chyba lepszym wyborem. No dobra, no zobaczymy, nie? Patrick Vieira? Daj spokój. Ken? Alovay Run! Uderzenie, no gdyby się troszkę bardziej ten Courtois przesunął, mielibyśmy brameczkę. O! O! Uderzenie i 1-0. Fantastycznie, Alovay Run. Cudownie, cudownie. Ale jeszcze pamiętajmy, że Campos jeszcze nie miał okazji, żeby się wykazać. Także spokojnie. Bo pamiętajmy, że mamy bramkarza, który ma 1,70 m wzrostu na bramce. Także. A nuż się okaże, że będzie ikoną, legendą tego klubu. Nie wiem, zobaczymy. Podanko. Okej, okay, Kostić. Moise. Wybiega Kostić. Uderzenie i to jest 2-0. Co tu się dzieje, proszę państwa? 2-0. Oj, 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 oj. Pięknie. Nie, 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 nie. No. Zobaczmy, Campos. A, że on to ma. Cyk. Cyk. Oj, on jest mocny. Tylko szkoda, że ma... Gdyby nie miał 1,70 m wzrostu. Zaraz zobaczymy, no. O! Siemano, Moise Ken. Co ty, Maldini? Daj sobie spokój. Zepsułem. Boże, ja mam takie... Ja odnoszę wrażenie, że mam strasznie duże problemy, kiedy jest sam na sam. Potrafię zrobić sobie miejsce, podać, ale jak jest sam na sam, to ja mam obsrane majty przecież. Jaki Campos? Co? Mbappé. Zobaczmy, czy będzie pierwsza interwencja Camposa. Mbappé. Oj, porobił. Będzie karny. Będzie karny. No zobaczmy. No może to jest ten moment, w którym Campos buduje legendę. No zobaczmy. Campos kontra Ronaldinho. Wydaje mi się, że będzie załadował w lewo. Zobaczmy. No nie, załadował w prawo. No niestety, no moja zła interwencja i się skończyło, jak się skończyło. No ale spokojnie. Moise Ken! No i znowu Courtois, no...
Do licha ciężkiego. Dobra, na pierwszą połowę wygrywamy. Odnoszę wrażenie, że jesteśmy lepsi, ale no trzeba uważać, bo gość ma wiadomo jaki skład, więc może być ciężko. Na razie Campos, no co, on nic szczególnego nie zrobił, bo nie miał okazji. No w statystykach to będzie widać, że będzie dominacja, więc no... Co to ma być? Moise, Chiesa. Pole karne, stop. Rodrigo. Cyk, Ude, oje, o Boże. Ale poszło z dymem, co? I pyk, Alovayran wypuszczony, teraz nie mogę się obsrać. Alovayran 4-1, dziękuję bardzo, mamy rage quit. I co z tym Camposem? No z takim składem grałem, grałem z jednym z lepszych składów, jakie można skleić w tej grze. I Campos nie mógł zrobić nic, jeden co wpuścił do karnego, ja nie wiem. To było tak łatwe spotkanie, że nie wiem no. Jeszcze wygramy 3 mecze i mam ligę elitarną. Ja będę miał ligę elitarną, jak to w ogóle brzmi? Jednak uznałem, że zrobimy sobie SBC, wyzwanie w połowie meczu półfinałowego, coś takiego. Mała zatapaczka piłkarzy, więc jest tam pewnie jakiś rating gwarantowany, tak przynajmniej się wydaje. Tak jest, 82+, więc może kolejny walkout, byłoby całkiem miło, albo nawet karta... No nie będzie tak, o Jezu, nawet nie ma ekranów. O, no nie, Malinowski, no nie. Drugie podejście, żeby testować Camposa, także zobaczmy co mamy tym razem. Tym razem mamy Mike Mignon. Marquinhos, Tomori, Rabiocik, Mbappe, Neymar, Dembele. Okej, okay, no to zobaczymy, czy Rabiot i spółka zagrożą naszemu pięknemu Meksykaninowi, tak się chyba mówi. Moise Kean! O, co, wybronił to? A, proszę bardzo, ciekawe. O, i Moise, lewa noga. Dziękuję bardzo, Mike Mignon, pokonany i wygrywamy po raz kolejny. O kurde, Mbappe, zobaczmy, nie no chłopie, takie coś to w zęby. I cyk, pięknie wypuszczony, Alovayran, lecimy, 99 tempa, ooo, nic tu się nie da, nic to nie da. Alovayran, jaki on jest dobry, ja pierdzielę, wystarczy nacisnąć R2 i magia dzieje się sama tak naprawdę, więc niesamowite. I jeszcze Moise Kean, wypuszczony, dziękuję bardzo, 3-0, to jest niesamowite. Z jaką łatwością, z jaką płynnością to wszystko leci, jak już się skończy mundial i nagrody za Food Gems będą normalne. Oj, będzie ogień, proszę zobaczyć, no przecież to jest dewastacja. To nie powinno być legalne, naprawdę, to co ja robię dzisiaj? Matko Boska, mamy już zagwarantowane nagrody i jeszcze wygram 2 mecze prawdopodobnie i mam ligę elitarną. O co chodzi? No dobra, moi drodzy, trzecie podejście, zobaczmy, czy tym razem Campos będzie testowany, czy nie za bardzo. Okej, okay. Kühler, Lucio, Mbappe znowu, Messi, Frimpong, Govu. No dobra, ciekawy składzior. Jak wygram ten mecz, to jestem niesamowicie blisko ligi elitarnej, także no, zobaczymy jak to wypali. O kurcze, mały problem, bo tutaj Mbappe się urwał, może Campos wreszcie będzie stestowany. Okej. Okay. Ładna akcja, bardzo ładna akcja, oj, panie Govu. Kłopociki, czysto i Messi, o matko, dobra, to już... On tu uderzył na zielono, więc ja tutaj nie mam najmniejszych praw, żeby się jakkolwiek, nie wiem, przystawiać do tego Camposa. No nie miał szans tutaj, no bądźmy szczerzy, ładna akcja, ładny strzał. A może Rodrigo? Fineska, Rolro! Proszę Państwa, Rodrigo, on się rozkręca, on się dopiero rozkręca. Te poprzednie strzały Rodrigo na poprzednim odcinku, nie, to wiecie, to błąd w Matrixie. Oj, niedobrze, Van Dijk. Rudiger, na szczęście, że on tutaj ciągle jest. Oj, to będzie niestety Mbappe. O, dzień dobry. O, dzień dobry. O, Campos, okej, to było zajebiste. Ale tutaj jeszcze jest znowu Mbappe. O, na szczęście, bo bramki, uff. O, niedobrze, Messi. Gogu. To jest karny. Co? Nie, ja się nie zgadzam z tym karnym. Absolutnie się nie zgadzam z tym karnym. Dobra, pierwszy karny był w prawo. No teraz musi załadować w lewo, co? Tak jest! Campos, pięknie! O, pięknie, zajebiście. Go. Rodrigo musi to zrobić sam! No i no niestety nie ta noga, cholera. Jeszcze Chiesa. O! Gdyby się przewrócił w polu karnym, byłoby tak pięknie, naprawdę. Jest to turbo wyrównany mecz, naprawdę najcięższy dzisiaj to na pewno. 6 do 4 w strzałach, trochę więcej expected goals miał, to prawda. No, gość gra dobrze generalnie, gość gra naprawdę dobrze. Ja nie potrafię, kurczę, na jego połowę wejść. Nie! Van Dijk. Oho, o, pięknie. Moise Kean! I dlaczego akurat w tym momencie nie trafia w bramkę? No chciałbym to naprawdę wiedzieć, chciałbym. O, jak to przeszło. I to
jedna na milion, nie? Jedna milion taka piłka przejdzie i... No i tak to wygląda. Kylian Mbappe nieupilnowany absolutnie. No tutaj Ocampos... Campos chyba nic nie mógł zrobić, tak mi się wydaje. No tutaj akurat muszę go też rozgrzeszyć. Oj... Nie, to już rozklepany zostałem. Kurczę, szkoda, bo byliśmy tak blisko w tym meczu. Ale się wszystko rozpadło. Mateusz Nunes mi trafił bramkę. Kurde. Może gdyby Kento trafił wcześniej? O! Okej, okay, nie składamy broni. Remis byłby spoko. Mimo, że bym stracił strich, to jednak nie straciłbym progresu, więc no... Pójdźmy full offensive. I do tyłu. No tak. No, oczywiście, że tak. O, byku. Zajebisty, zajebisty pomysł miałeś, wiesz? Kurde, szkoda, bo wychodzi na to, że mecz był do ugrania, ale niestety nie tym razem, elitarna może w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że tak. I co? Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, jutro będzie pewnie ta paczka za FIFA Pońcy i oczywiście do nagrody, także widzimy się jutro, trzymajcie się, do usłyszenia, adios.